Otrzymaliśmy informację, że ruch oporu infiltrował Jakku w o wiele większym stopniu niż sądziliśmy. Potrzebuje agenta, który przeskanuje kilka celów, żebyśmy mogli odsiać nieznanych dotąd członków ruchu oporu. Tym agentem będziesz ty. Sam generał Hux liczy na powodzenie twojej misji. Najwyższy porządek rzuca cień na każdy zakątek galaktyki. Nadeszły mroczne czasy.
te dane pomogą rzucić ruch oporu na kolana. Chyba że już klęczy, w którym to razie rozłożą go na łopatki. Nie wiem tylko, co się stanie, jeśli już leży na łopatkach. W każdym razie, generał Hux ci dziękuję, przeze mnie i kilka innych szczebli w hierarchii. Wkrótce doprowadzimy tych członków ruchu oporu na przesłuchanie. Złożyłem już zamówienie na kilka droidów do robienia pokrzywek. Niech zgadnę. Chcesz się ścigać śmigaczem? Każdy chce się ścigać śmigaczami. Wiesz, z chęcią bym pomógł, ale części starczy tylko na poskładanie jednego z tych wraków. To znaczy całkowicie sprawnych rajdowych cudów. To który chcesz? Bardzo szybki, ale o sterowności kłody? A może wolniejszy, ale którym zmieścisz się przynajmniej w pierwszy zakręt? Zuch z ciebie! Kogo obchodzi bezpieczeństwo? Życzę ci wiele szczęścia! Masz się za... Co? Świetnie, dziękuję. Dobrze mi się zdawało, że wybierasz się na pustynię? Pytam, bo zgubiłem swoją kartę pamięci, kiedy Tideo pogonili mnie ze swojej sterty złomu. No i teraz szukam kogoś, kto pomoże mi ją odzyskać. A pomoże, znaczy tu ogółem odwali całą robotę. Ale zapłacę. Żyjesz? To znaczy, masz ją! Od początku wiedziałem, że ci się uda i w żadnym wypadku nie wynająłem kogoś innego, kogo muszę teraz odwołać. Hej, twoja zapłata! Masz się za jakieś objawienie sztuki pilotażu, co? Zebraliśmy się w gronie twardzieli i sprawdzamy, jak szybko nam idzie okrążanie tego tam gwiezdnego niszczyciela. A no racja, całkiem ociekamy niesamowitością. Pewnie, zawsze jest możliwe, że jakiś żółtodziób pobije nasz rekord okrążenia. Ale jakoś nie sądzę. No, chyba że ty się masz za takiego.
Naprawdę masz się czym popisać? Masz w ogóle statek? Proszę, to nasz dzielny żółtodziób z dziobem zadartym, że hej! Muszę przyznać, że ci się udało. Nasz rekord wziął i padł. Wiesz, co jeszcze ci muszę przyznać? To! Najwyższy porządek rzucać. Wszędzie sabotażyści z ruchu oporu. Jak mam utrzymywać łączność z dowództwem najwyższego porządku? Sabotażyści z ruchu oporu zniszczyli kilka naszych przekaźników dalekiego zasięgu wraz ze źródłami zasilania. Musisz je naprawić i zapewnić im porządne zasilanie, bo inaczej będziemy działali zupełnie w ciemno. Zwłaszcza w nocy.
Bloginku, moje maleństwo, gdzie jesteś? Łączność została przywrócona i to w samą porę. Prawie bym poddał partię holoszachów, którą rozgrywam z jednym z mofów. Nie mogę dać ci medalu, ale możesz dostać to. Bloginku, moje maleństwo, gdzie jest? Powiedz, że wiesz, gdzie jest mój blogin. Jest mniej więcej rozmiarów blogina i kształtu blogina. Aha, i ma złoty kolor. To pewnie przez to. Jest złoty. Pewnie jakiś mufoduj go zgarnął, bo myślał, że naprawdę jest ze złota. Musisz mi zwrócić mojego maleńkiego blogusia. Co ja bez niego zrobię? Bloginek! Udało ci się go znaleźć! I nawet mi go oddajesz, co jest jeszcze bardziej zaskakujące. Twoja dobroć i uczciwość zasługują na nagrodę.
przybywasz na Nimpiadę? Te konkurencje sponsor... Nimpiada to świetna impreza, co? Nic jej nie przerwie, nawet atak myśliwców taj. Ja tu nadzoruję droidzi tor przeszkód. To znaczy chodzi o to, że droidy się na nim ścigają, a nie robią za jakieś słupki. Znasz droida, który chce wziąć udział? Start jest tam. Hej, wygląda na to, że ktoś się zakwalifikował. To oznacza, że zdobywasz nagrodę ufundowaną przez Ankara Plata, najuczciwszego handlarza na planecie. Między nami to słabo świadczy o innych, a nie wyjątkowo dobrze o Ankarze. Hej, chcesz się próbnie przejechać? Wiesz, od jakiegoś czasu konstruuję śmigacze ze złomu i chyba wreszcie powstało moje arcydzieło. Patrz i podziwiaj. Trzeba było spojrzeć, kiedy mówiłam. Nieważne. Tak czy siak, możesz mi wyświadczyć przysługę i śmignąć nim po torze? Ja ci będę mierzyć czas i będę bardzo wdzięczna. Wiedziałam, że nieźle zasuwa. Sprzedam projekt Wolwekowi, bo chyba jeszcze istnieją, co? Już czuję zapach pieniędzy. A może to silnik się pali?